29 września, niedziela, 26 niedziela zwykła z Ewangelii świętego Marka. Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą temu, byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gasi. Jezus dokonał dzieła odkupienia człowieka. Gdzie? Dokonał go na krzyżu. I człowiek zostaje zbawiony przez Boga za darmo. Ale to nie znaczy, że ma nic nie robić. Że ma być całkowicie takim oczekującym, obojętnym. Nie. Ma współpracować, troszczyć się o tą współpracę z łaską odkupienia. To nie jest tak, że to wszystko się po prostu Bóg nas zbawi. My sobie żyjemy jak chcemy, a Bóg nas zbawi. Tu nie może być mowy o takim duchowym lenistwie. Trzeba rozumem poznać to, co Bóg w Jezusie Chrystusie zrobił dla każdego z nas. A wolę podejmować taką decyzję o współpracy, swoją wolą. Czyny ludzkie mogą być naznaczone grzechem. I sam Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi o takich konsekwencjach tych czynów. Najpierw mówi: kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. A potem dalej, kiedy czytamy, Jezus mówi, co może być powodem grzechu. Ręka, noga, oko. Lepiej je stracić, niż żeby były powodem grzechu i wrzucenia do piekła, w którym nieustannie doświadcza się czegoś nieprzyjemnego, bolesnego, jakiegoś duchowego cierpienia. Pan Jezus używa określenia, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Warto siebie dzisiaj zapytać, jaki jest mój wkład w to dzieło zbawienia? Czy ja potrafię właśnie współpracować z tą łaską Bożą? Czy ja chcę z nią współpracować? Bo nieraz nam się wydaje często, że my chrzest, komunia, bierzmowanie, sakrament małżeństwa i już jesteśmy tak stuprocentowymi katolikami, którym należy się, a jeszcze jesteśmy dziećmi Bożymi, należy nam się niebo, zbawienie. Nie, na to trzeba zapracować. Otworzyć się, mieć w sobie pragnienie otwarcia się na tą współpracę, na tą współpracę, na łaskę Bożą. To jest twoja, moja decyzja, każdego z nas. Bóg niczego nie zrobi na siłę, chociaż przygotował dla nas, jak mówi ewangelista, mieszkanie w niebie. I Chrystus oddał swoje życie tu, żeby nas zbawić. Ale jeśli my powiemy Panu Bogu nie, to się nie dokona w naszym życiu.
My mamy powiedzieć Panu Bogu tak, zaprosić Go do naszego życia i tym życiem się kierować, odrzucając grzech, walcząc z grzechem, ze słabościami. Walcząc z tym, co no właśnie jest przyczyną moich grzechów, moich upadków. Obyśmy kroczyli zawsze drogą świętości, drogą prawdy i drogą miłości. Serca Wam na ten niedzielny dzień błogosławię. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia już jutro.